Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Jurassic World Evolution. Mamy kampanię, ostatnia misja od pani doktor i będziemy się żegnali z tą wyspą. Ja poza kadrem już sobie ją później tutaj zrobię tak, żeby można było odblokować sobie Isla Penę i żeby park był na 5 gwiazdek. A tymczasem zapraszam was do materiału bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z tematem. Ostatnia misja na Isla Tacano, chociaż w sumie u mnie jest ostatnia, może u kogoś innego wygląda ona, jest na pierwszym miejscu, ale czego ona od nas wymaga? Misja wymaga od nas wyhodowania sobie velociraptorów i diplodoków, które uprzednio musimy sobie gdzieś tam zbadać, tak musimy na ekspedycjach zdobyć ich skamieniałości. Żeby wystartować z misją wystarczy 80% genu. Aczkolwiek ja polecam wam zdobyć od razu 100%, tak, no bo będzie wam po prostu łatwiej, te dinozaury będą dłużej żyły. No i przede wszystkim nie będziecie mieli nieudanych inkubacji, także to wszystko ma na to wpływ. Czyli co? Idziemy sobie oczywiście do Hammond Creation Lab i wytwarzamy sobie i velociraptory, i wytwarzamy sobie diplodoki. Dinozaury wydaje mi się bardzo ładne, ciężkie w utrzymaniu są tylko i wyłącznie velociraptory. Widzicie ten materiał teraz w znacznie szybszym tempie niż faktycznie powinno to być. Dlaczego materiał jest w takiej formie, a nie innej? Po prostu ta misja jest praktycznie taka sama jak wszystkie inne poprzednio. A mianowicie musimy nasze dinozaury doprowadzić do takiego stanu, żeby one nie były w stanie, znaczy żeby one po prostu nie były zadowolone, tak, no, czyli co najprościej zrobić w takiej sytuacji, no możemy sobie oczywiście wytworzyć tylko i wyłącznie jednego diplodoka i możemy sobie wytworzyć tylko jednego velociraptora i one już po prostu będą samotne, tak, i to już wystarczy, żeby ich komfort cały czas spadał, ale wydaje mi się, że jest to najgorsze z możliwych opcji. Dlaczego? Bo prędzej czy później i tak będziemy musieli wytworzyć sobie kolejnego. No chyba, że robicie tą misję tylko i wyłącznie po to, żeby ją zrobić i mieć ją z głowy i na przykład te dinozaury sobie sprzedać, bo później po prostu, nie wiem, sprzedacie je, bo ich nie lubicie. Ale w kampanii wydaje mi się, że to trochę nie ma sensu. Dobrze jest zostawiać już sobie te dinozaury, bo to po prostu podnosi notowania samego parku. Tak, no zawsze jest jeden dinozaur więcej, jeden nowy unikatowy gatunek więcej w parku, czyli podnosi ocenę parku. Co dalej? Tak, no velociraptory musimy po prostu zamknąć na jakimś wybiegu. Diplodoki również musimy zamknąć na wybiegu, bo tego od nas wymaga misja, tak samo jak mamy w komunikacie, żebyśmy po prostu upewnili się, że są dinozaury są zabezpieczone. Ja tutaj musiałem trochę pokombinować, bo nie bardzo chciałem przeznaczać jakiś nowy wybieg na te dinozaury, tylko na diplodoki tak naprawdę miałem stworzony w tej części parku, którą planuję poświęcić już na taką główną część tego parku. Ale no, oczywiście każdy ma tam jakąś swoją wizję parku, jak to będzie wyglądało. U mnie wygląda to w ten sposób. Jaki jest następny cel naszej misji po wyhodowaniu sobie diplodoka, po wyhodowaniu sobie velociraptora? No oczywiście następnym etapem jest to wytrzymanie z nimi 3 minuty. 3 minuty musimy po prostu wytrzymać z dinozaurami, które zaczną siać zamęt na naszej wyspie, bo będą się czuły niekomfortowo. 3 minuty wytrzymać, utrzymać je w takim stanie, żeby ich komfort był poniżej sugerowanego poziomu zadowolenia. Tak, czyli poniżej takiej, jak sobie klikniemy na danego dinozaura, wejdziemy w jego specyfikację, to będziemy tam mieli też taki oddzielone czerwone i niebieską strefę, gdzie jest komfort jakiego dinozaura. No i po prostu musimy utrzymać ich poziom komfortu na zdecydowanie zaniżonym poziomie. No jak widzicie teraz na ekranie, przypadkowo po wypuszczeniu velociraptora i po wypuszczeniu diplodoka tylko tyle wystarczyło, aby móc już sobie aktywować Isla Penę. Ale no to i tak mnie nie satysfakcjonuje, bo ja tą wyspę będę próbował zrobić sobie na 5 gwiazdek.
tak samo w sumie jak poprzednią. Isla Muerta prawie się udało, tam już prawie mamy to 5 gwiazdek, niewiele brakuje, tam chyba wystarczy tylko jeszcze może jeden, no góra, dwa jakieś tam unikatowe gatunki. W międzyczasie oczywiście polecam sobie robić też kontrakty od Pani Doktor, bo jeżeli chcemy mieć odblokowaną kampanię na 100%, no to musimy mieć wykonane wszystkie misje i wszystkie kontrakty i najlepiej jeszcze jakbyśmy mieli właśnie sobie wszystkie wyspy na 5 gwiazdek, to będziemy mieli wtedy całkowicie kampanię, przejdziemy sobie na 100%. Tak, wszystko będzie odblokowane, wszystko będziemy mogli robić. Jakieś tam, jak ktoś lubi jakieś osiągnięcia na jakiejś platformie, to również później prawdopodobnie za to coś tam wpadnie. Jak widzicie na przedstawionym tym ekranie, ja teraz tam kombinuję, dlaczego nie mogę podłączyć do sieci niektórych budynków z tego nowego, z nowej części parku. No, powód był prozaicznie prosty, no, jak się okazało. Niestety, ale nie miałem odpowiedniej ilości wolnej energii na wszystkie tamte budynki. Nie, po prostu nie było mi na razie potrzebne Research Center, bo już mam prawie wszystko odblokowane, więc postanowiłem, że je po prostu sobie dezaktywuję. Po tym jak wytrzymamy już te nasze nieszczęsne 3 minuty z niezadowolonymi dinozaurami, później po prostu musimy się upewnić, że są one znowu z powrotem bezpiecznie. Jeżeli jakieś uciekną, a Velociraptor na pewno wam ucieknie, to będziemy musieli go po prostu złapać i przewieźć z powrotem do zagrody. Tylko jak skończy wam się odliczanie, nie bądźcie zaskoczeni, że no kurczę, tu już 3 minuty minęły, licznik się nie rusza, przy Velociraptorach, przy Diplodokach też licznik ani drgnie, więc o co chodzi? Dlaczego nie mogę ukończyć misji? No bo prawdopodobnie już skoro licznik przestał działać, tak, już nie ma odliczania do zakończenia, no to już prawdopodobnie je wypuściliście na taki normalny wybieg, żeby ich komfort wskoczył powyżej 100%. No niestety, ale misja skończy się dopiero wtedy, kiedy licznik faktycznie i jednego i drugiego gatunku pokaże 0, ale one również cały czas muszą być w tej klatce, w której tak naprawdę były, w tej, której były niezadowolone, a najlepiej kiedy ten komfort jeszcze cały czas będzie na niskim poziomie, to wtedy będziecie mieli gwarancję, że ta misja zakończy wam się na 100%. Żebyście nie musieli kombinować, po prostu trzymajcie je najlepiej tak jak ja, w jakichś za małych zagrodach i będzie to wtedy najpewniejsze, jak wykonać taką misję. Ja trzymałem no Diplodoki, no zresztą widzicie sami, zdecydowanie za małej klatce jak na takie olbrzymy. Klatka, generalnie wybieg niby generalnie był duży, a ja go zmniejszyłem praktycznie trzykrotnie. Także Diplodoki wędrują do jakiejś małej, śmiesznej powierzchni. Raptory generalnie też nie lubią małych powierzchni, bo one muszą sobie gdzieś tam mieć gdzie pohasać i gdzie pobiegać. Jeden Diplodok oczywiście już przetransportowany. No ja popełniłem mały błąd, bo nie przetransportowałem Raptora tego jako pierwszego tego obiektu badań, nie, tylko po prostu leciałem po kolei. No Raptor to Raptor, nie? No wychodziłem z takiego założenia. Jeżeli chcecie sobie przyspieszyć cały ten proces, to po prostu przenoście sobie do za małych klatek dinozaury, te, które są obiektami do badań. I wtedy wam się wszystko uda, czyli wykluwamy, staramy się, aby te dinozaury, te obiekty miały niewystarczające warunki do życia, czyli za mała klatka, czyli może być samotny, ja polecam za małą klatkę, sprawdzony sposób i faktycznie działa. Tak, tutaj próbuję się przebić przez modyfikację. Niestety, no nie okazało się, że się nie da przejechać, bo ma niewidzialne tekstury. Okej, okay. Co robimy jak licznik zacznie liczyć? Po prostu czekamy, musimy się przemęczyć przez te 3 minuty i właśnie dlatego ten materiał jest w takiej formie, a nie innej, bo nie chciałem was męczyć przez 45 minut. Jakbyście oglądali, jak po prostu uganiam się za uciekającymi raptorami po parku, jak do nich strzelam, jak je usypiam i transportuję je z powrotem. Dlatego materiał jest w takiej formie. No Diplodoki, no co prawda, no za daleko on mi nie ucieknie, nie? No ale jednak jest to też dosyć męczące, ponieważ no trzeba je wtedy uśpić. Ja wiem, oni mogą to ci
myśliwi, rangerzy mogą zrobić to sami. No ale sami wiecie, jak oni działają, oni nie zawsze chętnie wykonują nasze polecenia. Misja aż nudna, wydaje mi się. No ale niestety, no, na fabułę co prawda, no tutaj twórcy gry nie mieli zbyt ciekawego pomysłu i może ona przysporzyć sporo problemów osobom, które niekoniecznie w języku angielskim są dosyć biegłe. I właśnie stąd taki materiał i właśnie dlatego jestem w takiej formie, żeby was nie trzymać tutaj wieki. Oczywiście, jeżeli nasze dinozaury uciekną z wybiegu, czy to z automatu ich komfort w tym sposobie, w którym ja wam przedstawiam, czyli za małe wybiegi, ich komfort znowu zaczyna rosnąć, tak? Bo mają wybieg, znaczy mają gdzie biegać, mają dużą powierzchnię do latania, czyli cała wyspa jest dla nich, dlatego ten komfort z automatu zaczyna rosnąć. Także albo zróbcie sobie na przykład, co ja osobiście polecam, jak zrobić tą misję. Wytwórzcie sobie 3 raptory, a wypuśćcie tylko jednego. Z Diplodokiem zróbcie to samo. Ja wykluję sobie od razu 4, no nie wiem po co. Diplodoki wystarczą 2, żeby on już był zadowolony, jeżeli chodzi o stadność. Czyli tak, wytwórzcie sobie 3 raptory i wytwórzcie sobie 2 Diplodoki. Wytwórzcie jednego raptora, wypuśćcie jednego raptora i wypuśćcie jednego Diplodoka. Im wtedy komfort zacznie spadać z samotności i nie będziecie wtedy musieli czekać, aż znowu spadnie im komfort związany z za małą powierzchnią. Taki jest po prostu moja recepta na tą misję. Będzie, wydaje mi się, najszybciej, najrozsądniej i najbezpieczniej. Diplodok komfort już nam, jak widzicie na materiale, nie musimy się już o niego martwić. No ja tylko zrobiłem ten błąd, że usunąłem właśnie te ogrodzenia i będę musiał później znowu czekać, aż jego komfort... O, czołowe. No proszę. Będę musiał znowu czekać, aż mu komfort spadnie poniżej tam pewnego poziomu. Czyli niepotrzebnie usuwam te ogrodzenia. Tutaj również to samo. Będę się bawił cały czas z tymi raptorami. No i niestety, tak to jest. Twórcy gry nie mieli ciekawego pomysłu na niektóre misje, więc w zasadzie na każdej wyspie mamy misję identyczną, a to raz mamy od pani doktor, raz od Lamberta, raz od Izaka, ale generalnie cel jest taki sam. Po prostu albo utrzymaj zadowolone dinozaury, albo spraw, żeby były mega niezadowolone. To by w zasadzie było na tyle w tym materiale. Wydaje mi się, że taka forma przedstawienia tej misji, tego typu misji, będzie znacznie lepsza, znacznie ciekawsza, jeżeli będzie się faktycznie pojawiało coś ciekawego w misji, którą wydaje mi się, że warto będzie pokazać, omówić szczegółowo na bieżąco, to wtedy będę to przedstawiał inaczej, a jeżeli będzie to po prostu misja tego typu, także okazuje się, że musimy po prostu odczekać jakiś tam czas z wnerwionymi dinozaurami, to będę to przedstawiał po prostu w takiej formie, bo ja też niestety, ale wszystkich misji nie pamiętam. Musicie mi wybaczyć, ale niestety nie jestem w stanie wszystkich misji zapamiętać. Tak wygląda ten poradnik. Jeżeli też uważacie, że taka forma omawiania tego typu materiałów, tego typu misji jest lepsza, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Ja oczywiście sobie wtedy poczytam, rozważę, kiedy, gdzie i jaki sposób nagrywania i omówienia misji będzie lepszy. Tymczasem będę się oczywiście z wami żegnał. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie. Subik na kanale oczywiście bardzo mile widziany. Zapraszam do moich poprzednich materiałów z kampanii. Zapraszam do mojej oczywiście playlisty z polecanych modyfikacji, bo jest co oglądać, tak? Już mamy tych materiałów odrobinkę, jeżeli chodzi o serię Jurassic World, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Na razie. Trzymajcie się. Piąteczka.